Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Husiboxa. Słuchajcie, dzisiaj odcinek będzie typowo kulinarny, więc myślę, że każdy z was powinien mieć coś na przegrychę, bo może się zrobić za te pół godziny głodnym. Słuchajcie, na samym wstępie, przed rozpoczęciem właśnie tego odcinka kulinarnego, będę wam chciał pokazać pewne nowe kulinarne rzeczy z modu autorskiego, sporządzonego specjalnie dla mnie przez jednego z moich widzów, a mianowicie mod się nazywa Husiek mod. Jak widzicie, mam tutaj zbrójkę nawet Husiek Sword, sztabka Huśka, i to będę chciał ogólnie obczać, jak to się produkuje. Jest, mamy coś jak Husiek Blok. Sztabkę Huśka robimy dokładnie w ten sposób, jak widzicie. Także nie jest to jakaś trudna ani łatwa. A czy nie, co to jest? Like, dry, die. Oto. Dobra. Będziemy musieli ogarnąć. Ale słuchajcie, najważniejsze rzeczy, jakie tutaj są. Mianowicie, po pierwsze, Big Milk. Czyli, wiecie, lodzik na gorące dni. Ja tam z Big Milkami jakoś specjalnie nie przypadam. Jest oczywiście Big Milk w czekoladzie. W czekoladzie już mi bardziej smakuje. Jest Black Water, czyli czarna woda. Nie wiem, dlaczego jest akurat Black Water napisane. Mogła być czarna woda, więc myślę, że to poprawka pewnie na to będzie. Także jest szklaneczka czarnej wody, składa się z cukru, wody, no i kałamarnicy. Mamy oczywiście sernik. Jest serniczek, także nawet mogę sobie zrobić go w Minecrafcie. I przede wszystkim najważniejsze, żurek. Jest żurek. Żurek, jak to widzicie, miseczka, mleczko, jajeczko, chlebek i mamy żureczek. No i oczywiście jeszcze będę chciał dzisiaj sobie zrobić troszeczkę innego jedzenia z inszych modów. A słuchajcie, jeszcze taka fajna rzecz, którą bym wam chciał zademonstrować, pokazać. To może wezmę sobie kurczaka, może jabłko, może złote jabłuszko, może melon. Dodałem takiego moda, który daje mi właśnie, jak już widzicie, inventory scanning. Co prawda nie działa mi tutaj, ale działa tu. Wystarczy, że po prostu najedziemy, pyk, i sobie możemy skanować już rzeczy. Jest to naprawdę mega potrzebne i mega fajne. Także dobrze, że coś takiego wylukałem. Dzięki temu na pewno szukanie niektórych aspektów pójdzie mi znacznie szybciej. Tego dalej nie wykończyłem. Nie wiem, czy to kiedyś wykończę. Nadejdzie taki dzień. Słuchajcie, szykuje się aktualizacja też Husiboxa. Kenner miał mi wysłać, ale brakło mu prądu. Nie wiem, pewnie rachunku nie zapłacił. Także zobaczymy. Słuchajcie, pierw serniczek. Czy ja mogę serniczka? Mamy syr, ale nie mam. Nie mam jajka, nie mam heatu. A żurek mogę? Nie mam jajek. Brakuje mi jajek. Dobra, słuchajcie, muszę iść jajko. O kurde, tyle dyrtu. Muszę iść jajko naskubać u tego, u kurczaków. Także będzie, słuchajcie, mała aktualizacja i dopiero pewnie po tej aktualizacji co nieco tutaj się ogarnie. I co wy za kurczaki jesteście? Ani jednego jajka? Jakim sposobem? Jakim sposobem? Tutaj mamy mlecko, więc jak coś, to mlecko sobie mogę. W sumie to budzkę mamy. Mamy 7 tych. Ale nie ma jajek? Dobra, mam 7 tych butelek. No, tu już ich się robi coraz więcej, bardzo fajnie. Jedna owieczka zbłądzona. Ale kurde, jakim sposobem? Podejrzysz przynajmniej jedno jajko, bo chciałbym się go nauczyć, bo na pewno raczej... Czy raczej skoczę do domku, zobaczyć, czy jestem nauczony. Ale chyba nie. Kurde, lipa Sasza, nie mam jajek? Ale jak to możliwe?
No właśnie, nie jestem nauczony jajek. Ja pierdyle, no. Żeby jajek w chałupie nie było. No dramat. Do żurku co ja będę potrzebował? No jeszcze tego. To serniczka też potrzebuje jajka i w heat. A w heat mam. W heatu też nie jestem raczej nauczony, ale wiem, że tu mi rośnie, więc gdzieś go. O właśnie. Teraz sobie zasadzę, jeśli mogę. A mogę. No idealnie. Ogólnie muszę sobie tu zrobić jakieś porządki, posadzić trochę na bieżąco, także to chyba zrobimy we wtorek. Słuchajcie, ja polecę jeszcze tutaj gdzieś na okolice, może jakieś jajko będzie. A przynajmniej potrzebuję jedno, żeby... Ojej, żeby nauczyć się go i już mieć spokój z jajkami. Słuchajcie, zastanawiam się też nad jedną pewną rzeczą. Mianowicie nad powrotem Huśboxa w czwartki. Nie wiem, na razie to jest to, mówię, w fazie... Kurczak. Jest to w fazie takiej rozmyślająco planowanej. Możecie mi wy też napisać w komentarzach, co sądzicie o tym. Czy wystarczają wam dwa odcinki w tygodniu? Czy jednak chcielibyście, żeby w czwartkowy Huśbox też wrócił? Czyli tak jak było na początku, czyli wtorek, czwartek i sobota. Chodzia! Więc piszcie w komentarzu. Piszcie w komentarzu, no i oczywiście strzelcie łapkę w górę, to będę wiedział, że jesteście za czwartkowym Huśboxem. A jeśli nie, no to też napiszcie komentarz, że jednak wystarcza wam to, co jest. Jak tam coś żadnego kuraka w pobliżu? Konie, konie. Co jeszcze daj? A ty, może ja... Może ja będę mógł sobie zrobić z czegoś te jajka. Bo tak też jest możliwe, czekajcie, zaraz zobaczymy. Egg. Szczykiem. Co mi tak tutaj buczy? Idź buczeć gdzie indziej. No, tych drzew muszę tutaj posadzić. No, widzę, że ja ich nie ma, ale spróbuję podlecieć jeszcze do mojego kurnika. No tam na pewno. Kurczaki, dawać jajka, bo jak nie, to on zginie. Jajko. Jedno jajko. Wysrać. Na już. Nie wierzycie mi, że jestem do tego zdolny? Przerobię go na rosół. Tak ciebie, nie uciekaj, bo i tak cię to nie zjadę, i tak cię znajdę. Dobra, kuraki, liczę do trzech. Jak nie będzie... Nie, dobra, dam wam 5 sekund. Jak nie będzie jajka, to będę zabijał każdego was po kolei. Aż wyklujecie jajko. A raczej aż wysracie jajko. To jak? Wy. Do roboty. Dobra. Dalej nie będziecie srać jajkami? To poleci kolejny. Jajko. 3, 2. Jeden. Ostatnia szansa na jajko. Dawać. Nie kochają cię. Nie patrz tak na mnie, bo i tak cię zgładzę. Widzisz, oni są z tobą, ale to ci nic nie da, jeśli nie dacie mi to jajka. Jednego jajka. Ale proszę, nie zabiję mnie. Wysramy to jajko. Dobra, damy im jeszcze chwilę. Jajko. No, coś ci nie... Coś ci to nie idzie. Dobrze. Dalej.
Wybiję was wszystkich, jak trzeba będzie. Jajo. Okej, okay, dobra. Idę. Wrócę tu za chwilę i ma być jajko. Jak nie będzie, to kolejny... Kolejny łeb pójdzie do ścięcia i do upieczenia. Do piekarnika. Nie ma to tego. Trzeba ich po prostu postraszyć trochę to. To myślę, że te jajka... Tutaj wtedy jak najbardziej zadziałają. To ja czekajcie, może mam jajko gdzieś tutaj w kuchni, w jakiejś szafce. Może w lodówce, może Maja gdzieś rzuciła jajko. Szczura. O, nie można upiec tego w mikrofalówce. Fuck. Czekajcie, z czego to jeszcze jajko mogę zrobić, aby co też nauczy tego? Na pewno nie mam. Nie, no nie mam. Zobaczmy, czego jeszcze z tych esencji. Aha, no to... Byłoby na tyle. Chicken seeds. To jest straszne, strasznie zagmatwane. No i tutaj potrzebujemy jajko, jak nic, no. Kurde, no. Ale co, nie spodziewałem się ogólnie, że jajka nie będę miał. Pam harvest. Ogólnie słuchajcie, też potrzebuję narzędzia z tego, czy narzędzia. Co to jest? Dobrze, tak, deska do krojenia. Pot. Czyli chyba ten taki garnek jakiś tam. Patelnia. What the fuck? Okej, okay, zrobiliśmy patelnię. Kolejne. Brick, o, na szczęście miałem brick. Myślałem, że nie będę miał bricku. To byłaby troszeczkę lipa. Mortar and, czyli ten, jak to się nazywa? Moździerz, nie? Mixing bowl. Zrobię sobie takie rzeczy. Co? Juicer? Juicer, mogę sobie soki robić, ale jajca. Dobra. Patrzcie, jakie to są pyszności w ogóle. O, patrzcie, jakie baked ham. Oh yeah. A co to jest to białe? To baked ham, to... Widzicie tą nóżkę? Sugar, ale sugar to mam... sugar cane. To jest strasznie mało, ale dobra. Learned. Sugar cane. Dobra. Tyle cukru w całym huśku. Nie widziałeś tego w huśku. O, skończył się, ale patrzyłam. Ajajajajaj. Ale dobre, ale to będzie dobre. Dobra, czyli baked ham, hot dog. Maja lubi hot dogi. A nie, bo to potrzebujemy szynkę, nie? Raw pork chop. No to trzeba będzie ubojni trochę zrobić. Breaded pork chop. Hamburger. Raw beef. Mam beef? Nie mam beefa ani w ogóle. A, chleb. O kurczę. Chleb by się przydał. No dobra, zrobimy tak, ponieważ, słuchajcie, dlaczego to zrobiłem? Ponieważ tutaj zrobimy chleby. Tak. Dobrze, a pół staka chlebów, chociaż nie, ze stak chlebów
przerobimy na tosty, bo z jednego staka chleba wychodzą dwa tosty, nie? Albo i nie? Nie, chyba normalnie. Dawniej to wychodziło tak, że było ten. Dobra, słuchajcie, ja muszę w takim wypadku looting, dobra, z tym mieczem wybrać się na świniobicie, że tak powiem. Troszeczkę tych swoich świnek wykarczuję, ale będę chciał się, tak wiecie, wybrać gdzieś. A świnie jedzą co? Marchewki. Dobrze. O ty bambusie jeden. Patrz, jakie wytrzymały. Dobra, tego nie chcę. Trochę tych krów bym jeszcze tutaj zgładził. Bo ich tu trochę za dużo. A stejki się przydadzą. Mu. Dobra, was tyle zostawię. Rozmnażajcie się, łowiecki se muszę zostawić. Raw beef 58, to w sumie na hamburgery. Świniaki i teraz wasza kolej, ale przed tym carot. A jedną karotkę mam tylko? To ja ją tu zostawię, ale myślę, że tutaj karotkę jeszcze jakąś mam. Chyba. Co ty gadasz, że ja nie mam... No... Tylko tyle marchewki zasadziłem? Ja pierdzielę, naprawdę, słuchajcie... Dzisiaj co? Dzisiaj jest sobota. W weekend nie, ale w poniedziałek robię live'a i zarzucam po prostu tutaj ten cały ogródek, bo to jest dramat po prostu. Co ja mam, 5 marchewek? Wiadomo, mógłbym to wrzucić do MC i nara, nie? Ale nie chcę wszystkiego do MC wrzucać, więc ogarniemy temat. Dobra, wy sobie najedźcie. Jak tam kurczaki? Mam nadzieję, że jajko jest, bo jak nie, to wpierdziel. Co jest z wami? No i dało się? Dało się? O, no proszę, jak chcecie, to możecie. No proszę, dwa jajeczka. To może jeszcze trzecie. A dziękuję bardzo. To może jeszcze czwarte. A? Ktoś chętny? Hm? No, kurczaki, do 4 razy sztuka. Mam mieczyk przy sobie. To jak? Jak będzie z naszym dealem? A widzisz? Wystarczy mieczyk pokazać i od razu możemy tutaj dobić targu. No, dziękuję. Miłego dnia życzę, kurczaki. Jak tam świniaczki? Gotowe? Na rzeź? No nie, do ciebie malutkie zostawimy, ale wy tutaj... Cała taka... ekipka idealna. A, jeszcze ciebie. A, to jeszcze ciebie. Dobra. Czy ja dobrze słyszałem? Dobrze słyszałem, widzicie? Dobra, spokojnie, już nie musicie tak bardzo strać tymi jajkami. Ale ja tu jeszcze wrócę. A widzicie? O, patrzcie. Wystarczyło pomajdać, kurde, mieczykiem przed dziobem, to od razu można się z nimi dogadać. Ach, te kurczaki. Tak powinno być. A, one wiem, one dobrze czują. Dzisiaj sobota, jutro niedziela. Rosół. Rosół w wielu polskich domach, także... One po prostu wiedziały, co je czeka, jeśli tego nie... Gdzieś to zombiak jest. A ty gadzie jeden. Czegoś tu szukał. Monster Hunter.
Monster Kill, tak? Słuchajcie, a mam coś takiego jak... Nie, chyba nie miałem. Właśnie ten Necrotic Bone, o tym mówiłem wcześniej. Dobra, wróćmy do tematu żurku jeszcze. Aha, właśnie. Póki tu jestem. Tego się nauczymy. Tego się nauczymy. W razie, wiecie, jakbym miał braknąć kiedyś, to... Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Wiecie, jedzenie to jest jedzenie, także na tym nie będę oszczędzać MC, ale widzicie, jednak jak się co nieco pogrozi tym, kurczę, gadom, to od razu inaczej gadamy. Miseczki sobie zrobię. Łopanie, żurek. Słyszę. A, to chyba... To chyba nade mną. Debil. Tego się nie spodziewał. Mamy żurek. Prawdziwy... O, prawdziwy świeżuśki żurcio, ale do żurcia pasowałby jeszcze serniczek. Aaaaaj? Dwa moje przysmaki, ale może jeszcze czarną wodę. Bucket. Butelkę tego i buteleczka. Dobra. Jeszcze potrzebujemy wodę. Wodę. A wodę mamy tutaj. Pompa mi tu jeszcze nie działa. Muszę ją ogarnąć. Żeby zaczęła działać, oczywiście. Dobra. Patrzcie. No, patrzcie, no trzy moje przesłanki. Czarna woda, żurek, sernik. Mam wszystko. O, nie mogę nawet... Nie mogę nic na razie zjeść. O, Jezus Maria, ale teksturka. Fuck. Ale bym takiego kłapnął. Czujecie ten zapach? Jeszcze bym był polany polewą czekoladową. O, panie! A już czuję ten taki... Czuję ten puszysty serniczek, a spód taki chrupiący, taki... Ja nie mogę na to patrzeć. Ach, och, achy, achy, ochy. 1500 ma. Dobra, no to Pam Harvest. Hamburgiera możemy sobie zrobić. Aha, nie możemy, bo jeszcze nie mamy tostów. Tosty mam tu, gdzie ja tam warkłoces. Coś się paliło, ale... Ty, coś się pali. Coś się pali, tylko nie wiem gdzie. Nie wiem, czy to moje piecyki, czy... Nie, no, muszą być chyba moje piecyki, bo... O kurde, patrzcie, ale jajca. Jaki gastik. A no widzicie.
kubaniec. O, i kurczak. I jajko. Dobra. Wchodzę tu. To oddaję. Jak no normalnie, nie? Tak, normalnie, więc niedługo żarcie mi zacznie spadać. I będę mógł sobie ten ogarnąć temat. Dobra, jego tu, dirt. To, to, to. A chleb też tu rzucę. Dobra, no to tak. Hamburgiera mogę sobie zrobić na pewno. A kurde, wiecie co? Wiecie, żebym... wiecie, żebym kłapnął jakiegoś takiego dobrego hamburgera? Hamburger. O, hamburgiery. Zrobiłem 5 hamburgerów. Dobra, nie no, 10 hamburgerów może. Dobra, 10 hamburgerów. Cheeseburgery. Ale nie mam sera. Uuu, panie. Sól. A mam w ogóle sól? Mogę nawet ser zrobić. Jednak to mleko się przydało. Wiecie, jednak mleko się mi przyda, bo... aha, dobra, okej, okay, czyli to tak. To podzielimy, weźmiemy 5 tych i 5 tych, dobra. Dobra, 5 cheese'ów. Bacon burger. Cheeseburger i ten. To zrobimy z 2. Tak, z 2 bacony. Dobra. Potrast. Patrzcie, jakie tutaj kombinacje. Stock. Nie wiem, co to jest potrast. Nie wiem, co to jest potrast. A no tak, skończyła mi się marchewka. Fish sandwich. Nie mam majonezu. Ale mogę zrobić mayo, ok. Dobra, dobra, dobra. Ok, fish burgery są. Fish sticky. Myślałem, że kocie żarcie. A to mąka. Dobra. Dobra, po 3. Co to jest? Fish and chips, czyli ryba z frytkami. Frytki. No tak, sól, zimnioczek i bakeware. Czyli coś do pieczenia. Kurde, patrzcie, frytasy. A kłapnąłbym takie frytki, powiem wam szczerze. Dobra, zrobimy sobie to raz. Frytki zostawimy, ale patrzcie, ile żarcia. Jeszcze żurek. Serniczek. Kurde, i do przepoi czarna woda. Glazet karot, jakieś te, co to jest? Apple pie, czyli ciasto jabłkowe. Łopanie, ale mil kiwi limonkowy. O, ale nie mamy limonki chyba, nie? A nie, limonkę mamy. Lim juice, aha, bo ten juicer, nie? Tak, oczywiście. Czyli możemy sobie jeszcze te soki zrobić. Git majonez, słuchajcie, to będziemy to musieli ogarnąć. Frytki i co? Czemu nie? Chicken parmesan? Pizza! O panie, o panie, 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 dołg. Co to jest dołg? Ciasto, nie? Dobra. Pizza, 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 pizza. Brakuje mi 2 składników, dokładnie jakich? Papryki i sera. Nie. Nie. Nie mam mleka. Mleka nie mam, muszę iść wydoić krowę. Ale jeszcze brakuje mi... A, pomidora. To wygląda jak papryka. Ale tomato chyba nie mam, kurde. Chyba mi się... Chyba nie posadziłem. Ale czekajcie.
Nie mam tomato seeds. W ogóle gdzie są moje wszystkie sadzonki? Nie, tutaj na pewno nie ma, bo to ten tomato to wygląda takie, wiecie, taki czerwony krzoczek, a tutaj... Czyli trzeba będzie, słuchajcie, jeszcze w poniedziałek na live uzbierać... O. Nie, to nie to. Chili, nie mamy. Trzeba będzie uzbierać, słuchajcie, wszystkich tych warzyw, bo... To będzie dosyć istotne. I zrobimy pizzę. Jak tam kuraki? Są jajka? Dobra, to dam wam szansę, żebyście się odrodzili i... Nie ma. Róbcie dalej jajka. Produkujcie. Dobra, ale wiecie co, ja coś się nie zrobiłem głodny jeszcze i to jest... Aha, tak, nie zrobiłem się głodny. Bo ja kurczę mam zbrójkę tutaj i... I mnie samo żywiło. Więc pobiegam sobie troszeczkę. Co by stracić trochę na... No głoda, nie? Schwycić. No i jednocześnie będę chciał sobie kłapnąć żurek. Może kłapnę sobie jeszcze... a coś tam mam. Serniczka, o serniczka. Zobaczymy po ile to mi tak naprawdę życia daje. Znaczy głoda życia. Życia tam mi będzie dawać jak będę najedzony. A zaraz zobaczymy właśnie. Ciekawy jestem. Myślę, że zaczniemy od mojego przysmaku, czy od żurku. Kurde, patrzę nawet żółty ten, żółte jajeczka tam. Kurde, ach. O, już mi burczy w brzuszku. A tu taka porcyjka żureczku idzie. Ohoho. Kurde, nie wiem, czy to Eli się nie odradza, czy nie powiększa. Jakieś takie większe się mi wydaje. No. Jeszcze nawet troszeczkę sobie poskaczę, żeby być wygłodzony. Jak skonsumuję ten żurek. Wow. Kocie. Może ty... Kurde, wiecie co? Może sobie kota ogarnąć. Jeszcze jak już tu jestem. Capture mode. Pof! Dobra, mam kota. Także będę go musiał oswoić. Wrzucę go do domu, oswoję i będzie git. Będę miał kocura. Dobra, słuchajcie, próbuję żurek. Uwaga! Wow! Ale ten żurek jest syty! Czyli taki jak lubię. Dużo! Zawsze jak jem żurek, słuchajcie, mam w domu taką miseczkę, taką... No, taką... Moja mama się zawsze śmieje, że to psia miska jest, albo więźniarska, bo jest po prostu metalowa i taka większa, nie? Znaczy, to wygląda faktycznie jak psia, ale zawsze jak robię żurek, to zawsze jem właśnie w niej, ponieważ w niej jest najwięcej tego żurku. Dzięki temu nie muszę latać po dokładkę, tylko po prostu sobie od razu aplikuję dużą porcję. Dobra, spróbujmy się jeszcze przebiegnąć. Chcę mógł spróbować serniczka, słuchajcie. Pytanie, ile ten żurek mnie będzie trzymał, bo... O, już. Już mi spada głód. Pobiegajmy sobie. Dobrze, właśnie jak biegamy, to spalamy jednak kalorie, nie? A taki żurek to naprawdę solidna porcja. Także naprawdę warto. Aha, i pewnie jak już będzie, jeszcze jak będzie już aktualizacja, to oczywiście w paczce znajdzie się ten mod na żurek i tak dalej. Ja jeszcze będę chciał tutaj twórcę tego modu zaprosić do współpracy przy paczce. Być może coś fajnego jeszcze wykminimy. Takiego, żeby było faktycznie autorskiego, żeby było, o kurcze, mam smak na żurek, to idę jeść żurek, nie? Dobra, czas na mój serniczek. Gdzie jest mój serniczek? Jest mój serniczek.
A, dobra. A w sumie mam 35 minut, to słuchajcie, będziemy powoli kończyć ten odcinek. Dzisiaj, tak jak mówię, trochę kulinarnie i troszeczkę żeśmy sobie odbili od tego wszystkiego. Zobaczymy się, tak jak mówię, na live w poniedziałek. Będę tam ogarniał sobie warzywa, owoce i te inne gady. Słuchajcie, też by było dobrze, tak jak mówię na samym początku filmu, żebyście dali znać, czy chcecie powrotu czwartkowego Huśboxa. Jeśli tak, to piszcie w komentarzu i strzelcie łapkę w górę. Będę wiedział, że są chętni i zainteresowani. A tymczasem dzięki wam za uwagę. Oczywiście, jak wam się odcinek podobał, podobała się modyfikacja Husiek Mod, to koniecznie dajcie znać, zostawcie łapęcję w górę też. Subnijcie kanał, co by nie przegapić kolejnych odcinków Huśboxa i do zobaczenia w kolejnym odcinku na YouTubach już we wtorek. A tymczasem żegnam się z wami, kłapnę jeszcze serniczka. Serniczek daje trochę mniej, ale jest smakowy. Dobrze, do następnego razu. Trzymajcie się, na razie.